We wtorek, 4 kwietnia, w Szkole Niepublicznej Darii Michalskiej w Bielawie odbyło się już po raz 11 Forum Dyrektorów i Pedagogów Placówek Oświatowych. Pod tą nazwą organizujemy cykliczne spotkania, nie tylko oczywiście z pedagogami, ale też z naszymi sympatykami, z ludźmi, którzy chcą wiedzieć więcej. Naszym specjalnym gościem 11 forum jest pan profesor doktor habilitowany Zbigniew Izdebski, znany seksuolog, niekwestionowany autorytet, także niezmiernie nam miło gościć pana profesora. Dzisiaj dwa spotkania, już jedno się odbyło. Rano pan profesor spotkał się z uczniami naszej szkoły, ale nie tylko, bo zaprosiłam też uczniów z innych szkół, no ponieważ no, jest okazja, tak, porozmawiać o temacie delikatnym dotyczącym naszej seksualności. Moim zdaniem o takich rzeczach powinno się rozmawiać, tak jak w szkole są różne przedmioty, tak samo też nie zawsze rodzice, tak, mają taką odwagę rozmawiać ze swoimi dziećmi. Wydaje mi się, że część takich obowiązków powinna przyjąć szkoła i oto właśnie odbywa się to spotkanie, gdzie pan profesor dzisiaj mówił i o miłości, o dojrzewaniu, o seksualności młodych ludzi, ale nie tylko. Natomiast druga część już właśnie dla dyrektorów odbędzie się za chwilę. Szerzej na pewno powie pan profesor, ale też będziemy dotykać tej delikatnej materii, żeby tak nie demonizować tego tematu. Oczywiście wszyscy na tym seksie się znamy, ale zawsze warto przybliżyć, posłuchać, dowiedzieć się czegoś więcej. I myślę, że dzisiaj będzie taka okazja, zwłaszcza, że z nami będą też wychowawcy, nauczyciele, którzy też pewną wiedzę będą przekazywać swoim uczniom. No jako, że wszyscy jesteśmy istotami seksualnymi, warto czasem o tym porozmawiać. Zmiana jest niewyobrażalna, jeżeli ktoś by tylko myślami był w tamtych latach i nie chciał widzieć to, co się dzieje, no to by było smutne. A myślę, że wiele osób nie chce widzieć z punktu widzenia wychowawczego, co się dzieje w naszej rzeczywistości wirtualnej na przykład, dlatego że trzeba by było jeszcze z większą efektywnością zająć się problematyką edukacji seksualnej, a my żyjemy w kraju, w którym od zawsze edukacja seksualna była i jest zaniedbanym obszarem pracy wychowawczej, dydaktycznej szkoły, tylko nigdy dotąd nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, że tyle zagrożeń czyha na młodzież. Dlatego jeżeli my, ludzie dorośli, w tym także politycy, nauczyciele, rodzice, wymagają od dzieci i młodzieży odpowiedzialnych decyzji w życiu, to przede wszystkim najpierw my dorośli musimy się odpowiedzialnie zachowywać wobec dzieci i młodzieży i próbować dostarczyć im wiedzę o seksualności człowieka, która będzie oparta na badaniach naukowych i jednocześnie będzie dostosowana do faz rozwojowych ucznia. Dlatego dzisiaj z dyrektorami i nauczycielami będziemy rozmawiali o roli szkoły w procesie edukacji seksualnej dzieci i młodzieży, ale jednocześnie będziemy rozmawiali o roli edukacji seksualnej w ogóle w cyklu życia. Dlatego, że edukacja seksualna jest niewątpliwie potrzebna dzieciom i młodzieży, tak samo jak jest potrzebna wiedza o geografii, matematyce, języku polskim, tak samo należy traktować wiedzę o seksualności człowieka jako składową generalnie wykształcenia ogólnego człowieka. Wykład profesora Izdebskiego był wyjątkową okazją do dyskusji na temat współczesnej seksualności Polaków. Dzięki takim spotkaniom dyrektorzy szkół oraz pedagodzy z naszego terenu mają okazję do zapoznania się z wieloma ciekawymi osobistościami, które dzięki zaangażowaniu i kreatywnemu działaniu Darii Michalskiej odwiedzają Bielawę. Szkoły publiczne rzadziej sięgają po tego typu narzędzia, a szkoda, bo takie spotkania z pewnością wnoszą dużo więcej niż samo czytanie książek. Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i mam...